Lamy z panami mówią witamy po wczorajszym pełnym takich straszliwych wiadomości kurierze. Przyszedł czas na dzień 14 września, wczoraj był 13, no i stąd ten tragiczny wydźwięk naszego małego programiku. Dzisiaj będzie o 14 września, więc będzie z całą pewnością dużo spokojniej i nieco przyjemniej. 14 września 1224 rok, w grocie na szczycie La Fayerny Franciszek z Asyżu otrzymał święte stygmaty. Legendarna opowieść, ona przeszła gdzieś tam do kanonu franciszkanów, franciszkańskiego. No i co? No i przechodzimy dalej. 14 września 1309 roku, 101 lat przed bitwą pod Grunwaldem, Malborski zamek został siedzibą Wielkiego Mistrza, a Malbork stolicą Zakonu Krzyżackiego. 1812 rok, inwazja na Rosję, Napoleona Bonaparte, jego wojska wkroczyły bez walki do opuszczonych przez wojsko i mieszkańców, do opuszczonej przez wojsko i mieszkańców Moskwy. Wybuchł wielki pożar miasta. Także tutaj nie do końca jest prawdą, że jedyni zdobywcy Kremla moskiewskiego to Polacy. Zdobył go też Napoleon, tylko że on go zdobył, tak jak mówię, bez walki. Polacy tam się musieli trochę pościerać. 1862 rok, miał miejsce tak zwany incydent w Namungi. Atak samurajów na 4 Brytyjczyków, z których jeden w wyniku tego ataku zginął. Kilka dni temu w kurierze mówiłem o tym, w zasadzie mówiłem o konsekwencjach, o których też za chwilę powiem. A wiecie, przy takim ataku samurajów, jak katana samurajska ma na końcu samuraja, to może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Napaść ta skutkowała 15 sierpnia 1863 roku zbombardowaniem Kogoshimy przez Royal Navy. Tym skutkowała. Lecimy dalej. 14 września 1947 roku urodził się Jerzy Popiełuszko, polski duchowny katolicki, kapelan NSZZ Solidarność, błogosławiony, czeka na święcenia. Zginął, został zamordowany, w sumie zmarł w wyniku tego, że został zamordowany w 1984 roku. 14 września 1954 roku w trakcie manewrów Armii Czerwonej na poligonie Tokoje koło Czakałowa, obecnie Orenburg, zdetonowano bombę atomową, co naraziło 45 tysięcy żołnierzy i więźniów na napromieniowanie. Im wydano rozkaz krótko po eksplozji atomowej wejścia na teren, gdzie ta eksplozja miała miejsce. Tam były jakieś baraki, jakieś okopy, jakieś rzeczy porobione, poustawiane manekiny, zostawione zwierzęta. Oni poszli teoretycznie sprawdzać wyniki. Mało który z nich zdawał sobie sprawę z tego, że przyjmują niejednokrotnie śmiertelne dawki promieniowania. No taka zbrodnia na własnej armii, na własnym narodzie. Dramat, no ale to bardzo podobne do wczesnej polityki armii radzieckiej. 1978 rok, zmarł Zenon Kosidrowski, polski pisarz urodzony w 1898 roku. Tutaj bardzo smutna wiadomość, bo pisarzem pan Zenon był płodnym. Jemu zawdzięczamy felietony ukazujące się niegdyś tam w Polityce, potem zebrane w wydania książkowe, to były Rumaki i Lizypa chyba, Kiedy słońce było Bogiem, Królestwo Złotych Łez, opowieści biblijne. No, napisał bardzo dużo takich opowieści historycznych na podbudowie badań archeologicznych. Jeżeli ktoś tego nie czytał, to polecam. To są genialne przypowiastki, genialne opowieści, z których bardzo wiele się można dowiedzieć, bardzo wiele się nauczyć o historii całego rodzaju ludzkiego. No i śmiercią pana Kosidrowskiego zakończymy dzisiejszy kurier. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was gorąco. No i do usłyszenia jutro. Niech moc będzie z wami. Hej, hej, pa, pa. Утро. Начинается день учения. Производится подвеска бомбы.
Экипаж самолета-носителя готов к вылету. Самолет-носитель атомной бомбы вылетает на выполнение боевого задания. Подается сигнал «Атомная тревога», который дублируется с наблюдательных пунктов командиров соединений, частей и подразделений. Молния! 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 Все войска в целях обеспечения безопасности во время атомного взрыва переходят в укрытие. Наблюдение за полем боя производится с помощью перископов. Самолет-носитель атомной бомбы на высоте 8000 метров приближается к цели. Атомная бомба сброшена. Взрыв! Горят находящиеся в районе атомного взрыва самолеты, автомашины. Горят и перевернутые ударной волной танки. Вслед за атомным ударом была проведена короткая артиллерийская и авиационная подготовка. Танки и пехота восточных атакует участок первой позиции западных, разрушенный огнем артиллерии в период артиллерийской подготовки. В ходе наступления непрерывно ведется радиационная разведка. Дозиметристы находятся в боевых порядках пехоты и танков. С началом наступления управление войсками осуществлялось только по радио. Впереди район атомного взрыва. Данные радиационной разведки позволили сделать вывод, что наступление войск через район атомного взрыва с применением средств защиты возможно. Войска, применяя индивидуальные средства противохимической защиты, проходили по местности в этом районе без всяких последствий для здоровья личного состава. Западные, прикрываясь дымами, выходят из боя. Проведенное учение подтвердило правильность наших взглядов и позволяет сделать главный вывод о том, что основное требование советского военного искусства о нанесении мощных ударов по врагу всеми видами оружия в тесном их взаимодействии остается в силе и на сегодняшний день.